Witajcie w 37. odcinku Zarychty na Solo. Zgodnie z tym, co wczoraj powiedziałem, czas na kolejną drużynę, o której porozmawiamy. Dzisiaj są to Memphis Grizzlies. Drużyna, która wydaje mi się będzie mocno prześwietlona, raczej mój podcast będzie mocno prześwietlony przez Krzyśka Ołzdowskiego pod kątem tego, czy dobrze powiedziałem o jego ulubionym zespole. I mam wrażenie, że wreszcie dla Memphis Grizzlies zaświeciło światełko. Aczkolwiek nie wszystkie ruchy, które zrobili tego lata były dobre, no ale może krok po kroku. Zaczęło się od draftu i dość wysokiego piku, jaki Grizzlies mieli. Wydaje mi się też trochę szczęścia, które zawsze jest potrzebne przy prowadzeniu biznesu, przy prowadzeniu drużyny koszykarskiej. I to szczęście sprzyjało Memphis Grizzlies, bo dostali prezent w postaci Jarena Jacksona Juniora, który spadł do nich z wyższych pików i mam wrażenie, że to jest idealny zawodnik do tej drużyny. Dlaczego? Przede wszystkim łata wreszcie dziurę na pozycji numer 4, która powstała po odejściu Zacha Randolpha, tak? I to będzie gracz, który świetnie się w tej roli spisze, to po pierwsze. Po drugie, zapewnia atletyczność pod koszem, czyli coś, czego Grizzlies nie mieli, albo prawie nie mieli od długiego czasu i to zdecydowanie jest na plus. Po trzecie, jest naturalnym obrońcą obręczy, czyli będzie mógł nawet wymiennie grać z Markiem Gasolem na pozycji centra. I nie zdziwię się, jeżeli będzie mu to w defensywie wychodzić nawet lepiej niż Hiszpanowi. Oczywiście nie jest w stanie czytać jeszcze tak dobrze gry rywala jak Gasol, ale na pewno jest w stanie blokować sporo rzutów, czy też po prostu przeszkadzać rywalom w oddawaniu ich w swobodny sposób. Także jeśli chodzi o stronę atakującą, to z kolei ma bardzo naturalny rzut za 3 punkty, który wydaje mi się, jeżeli opanuje dobrą technikę, jeśli opanuje dobrą skuteczność, to będzie mega przydatnym zawodnikiem po tej stronie parkietu także. I wydaje się, że akurat w tym wypadku Grizzlies wygrali na loterii, wygrali swój draft i jeżeli tylko Jackson będzie zdrowy, to będzie zdecydowanie graczem, który pociągnie tę drużynę. I może być takim naturalnym następcą w roli gwiazdy tego zespołu po Mike'u Conley'u i po Marku Gasolu, oczywiście kiedy oni odejdą bądź zakończą kariery. Także pod tym kątem zdecydowanie na plus. Później jeśli chodzi o wolnych agentów, to Grizzlies podpisali 2. Nie były to jakieś głośne transfery, zresztą niczego więcej się nie spodziewałem, bo prawda jest taka, że Memphis nie przyciąga jakoś specjalnie największe gwiazdy, wobec czego muszą kombinować trochę. Zresztą historia pokazała, że podpisywanie wysokich kontraktów z zawolnymi agentami wcale im się nie opłaca, no ale do tego dojdziemy. Dwaj gracze, którzy zostali pozyskani jako wolni agenci, to Kyle Anderson z San Antonio Spurs i Omri Caspi z Golden State Warriors. Więc zacznijmy może od Andersona, który przychodzi na 4-letnim kontrakcie za 37 milionów dolarów. Prawda jest taka, że Spurs mogli wyrównać ten kontrakt, ale ze względu na oszczędności prawdopodobnie tego nie zrobili. Inna sprawa, że Anderson wcale nie jest aż takim świetnym zawodnikiem. Oczywiście jego kontrakt, czyli tam niecałe 10 milionów dolarów, to nie jest jakaś wielka kwota, tak? Natomiast dostajemy zawodnika, który jest mega inteligentny, który w ataku bardzo pomoże, jeśli chodzi o ruch piłki, jeśli chodzi o podania, ale ma wiele mankamentów. Jest bardzo wolnym zawodnikiem, jest graczem, który nie rzuca za 3 punkty. No i te dwie rzeczy musi zdecydowanie poprawić. Czy JB Bickerstaff to z niego wyciągnie? Fajnie by było, natomiast obawiam się, że może być z tym problem. Z kolei drugi zawodnik to typowa zapchaj dziura, czyli Omri Caspi, zawodnik, który przyjdzie do tego, żeby grać po 10-15 minut co mecz, dawać dużo energii, dawać dużo walki na tablicach, dobrych zbiórek, asyst, punktów po ścięciach, taka typowa gra zawodnika, który chce się wykazać poprzez swoje zaangażowanie i mam wrażenie, że to jest główna rola, jaka spocznie na Izraelczyku w tym sezonie. Ale to nie koniec nowych graczy, jeśli chodzi o Grizzlies, bo jeszcze udało się w ramach wymiany pozyskać 2 kolejnych zawodników. Ci gracze to Garrett Temple, wyciągnięty z Sacramento Kings, oraz Dakari Johnson, wyciągnięty z Orlando Magic, ale tak naprawdę z Oklahoma City Thunder, bo w ciągu 3 dni 2 razy został wymieniony. I co ci gracze dają? Przede wszystkim wyciągnięcie Garretta Temple to świetny ruch pod kątem zarówno finansowym, jak i po prostu czysto koszykarskim, bo w jego miejsce do Sacramento odszedł Ben McLemore, zawodnik, który nie sprawdził się w Memphis i który wraca do swojej pierwszej drużyny w NBA.
Szkoda, bo miałem nadzieję co do Bena McLemora, że coś więcej pokaże, ale jednak nic z tego nie wyszło. Natomiast Temple to jest zawodnik sprawdzony, zawodnik, po którym wiemy czego się spodziewać, który nie rzuci 30 punktów w meczu, ale co mecz zapewni świetną defensywę, zapewni bardzo solidny rzut za 3 punkty. I wydaje mi się, że to był główny powód, dla którego został ściągnięty. Tym bardziej, że jest w ostatnim roku kontraktu, więc za rok będzie wolnym agentem. Uwolni pieniądze z salary cap Memphis Grizzlies, więc to też wydaje mi się był dodatkowy bodziec w tym kierunku, żeby go ściągnąć. Dakari Johnson to z kolei zawodnik, który nie przebił się w ogóle w rotacji Oklahoma City Thunder, aczkolwiek miał kilka spotkań, w których dosyć solidnie wyglądał. Natomiast spodziewam się, że jego rola będzie ograniczona do tego, co kilka lat temu miał tutaj Hamed Haddadi czy Hashim Thabeet wcześniej, więc to będzie gracz na kilka minut, nie w każdym meczu, w zależności od przeciwnika i raczej więcej, na więcej nie ma co liczyć. Przed Grizzlies jest także dosyć trudny rok pod kątem wolnych agentów, bo mają jednego gracza, którego wydaje mi się za rok będą musieli, o którego będą musieli powalczyć. To jest Jamichael Green, który jest w ostatnim roku kontraktu. I teraz pytanie, czy Jamichael Green straci miejsce w pierwszej piątce na rzecz Jarena Jacksona Juniora od razu, czy też będzie on dalej wychodził, a Jackson Junior będzie jego zmiennikiem, bądź też zmiennikiem Marka Gasola, bo jeżeli Jamichael Green szybko straci minuty, to też automatycznie jego potencjalna rola w Memphis dalsza będzie pod znakiem zapytania. Nie wiadomo, czy będzie chciał dalej zostać w drużynie, jeżeli już przestanie być pierwszopiątkowym graczem. Tym bardziej, że wydaje się, że na rynku może dostać pieniądze dosyć dobre za rok. Więc to jest jakiś tam problem dla Grizzlies, ale oczywiście w perspektywie roku, tak, nie teraz. Grizzlies oczywiście mają też sporo problemów w swoim salary cap i tymi problemami tak naprawdę chodzi mi o Chandlera Parsonsa, tak, czyli gościa, który już jest 2 sezony w zespole, praktycznie nie grał, leczy się cały czas po kontuzjach, zarabia 20 kilka milionów dolarów rocznie, no i jest po prostu taką pijawką trochę na Memphis Grizzlies. Jest mi przykro z tego powodu, bo liczyłem na to, że Parsons dużo da drużynie i wciąż na to liczę, bo wciąż może być zawodnikiem przydatnym. Nie będzie graczem tak dobrym, jak był w Houston Rockets czy Dallas Mavericks, natomiast będzie graczem na pewno przydatnym, jeśli będzie zdrowy i będzie mu siedział rzut. To chociaż tyle, żeby był w stanie zapewnić swojej drużynie, bo jak nie, no to wydaje mi się, że szybko za rok zostanie pożegnany. Po to tylko, żeby gdzieś został zwolniony, a jeśli nie, no to myślę, że nawet Grizzlies pomyślał o tym, żeby z nim rozwiązać kontrakt, wykupić go w jakikolwiek sposób, żeby dać sobie więcej wolności po prostu i możliwości transferowych. Wydaje mi się, że jeszcze Grizzlies nie skończyli swoich ruchów w tegorocznym off-season, a to dlatego, że mają już około 120 milionów dolarów w kontraktach, więc mogą chcieć z tego zejść, żeby nie płacić podatku. I dlatego możemy jeszcze posłyszeć o jakichś małych rokach transferowych, tak jak chociażby ten z wczoraj, kiedy oddali Jarrella Martina do Orlando Magic, biorąc w zamian Dakariego Johnsona. Więc tego typu jakieś małe ruchy mające na celu oszczędności mogą się jeszcze w ich wykonaniu pojawić. Nie jestem przekonany co do trenera, co do JB Bickerstaffa, jeśli mam być szczery. No nie jest to trener, który budzi we mnie pełne zaufanie, więc no jakoś tak nie jestem przekonany co do niego. Zobaczymy, co przyniesie ten sezon, bo miał swoją szansę w Houston Rockets, nie zrobił z nimi nic wielkiego. Poprzedni sezon miał szansę w Memphis, też nie zrobił z nimi nic wielkiego, chociaż tak naprawdę dostał drużynę do tankowania. Ale co poradzić? No, zdecydowali się Grizzlies na tego szkoleniowca, więc teraz będą musieli z nim żyć. I myślę, że za rok będziemy po prostu mądrzejsi o to, czy JB Bickerstaff był w stanie wyciągnąć maksimum ze swojej drużyny i jakie to maksimum rzeczywiście było. Ok. Ostatni punkt, czyli standardowo rotacja, którą na dzisiaj przewiduję. No, na pozycji rozgrywającego zdecydowanie Mike Conley, oczywiście o ile będzie zdrowy. Za nim Andrew Harrison, który jest na niegwarantowanym kontrakcie na najbliższy rok. No i Kobe Simon, który miał niezłą ligę letnią. Jako dwójeczka wybrany rok temu w drugiej rundzie draftu Dillon Brooks, który okazał się przechwytem i graczem, który zdecydowanie poszedł za nisko i wywalczył sobie miejsce w pierwszej piątce po prostu na stałe. A za nim Garrett Temple, nie wiem, być może Marshawn Brooks, który w końcówce sezonu się załapał do drużyny i pokazał się z niezłej strony.
Jeśli chodzi o pozycję numer 3, to wydaje mi się, że w przypadku kontuzji kolejnych Chandlera Parsonsa miejsce to zajmie Kyle Anderson. No dalej będzie oczywiście Parsons, nie wiem, Omri Caspi. Jest też na dwustronnym kontrakcie Yuta Watanabe, Japończyk, który miał swoje fajne momenty w lidze letniej i chciałbym, żeby dostał swoją szansę w drużynie, ale wydaje mi się, że więcej będzie grał w G League. Ale to się okaże, bo to na pewno jest skarbnica dodatkowych pieniędzy dla Grizzlies, jeśli chodzi o sprzedaż koszulek, a dla kogoś takiego jak ja, każdy jego występ to highlight i zrobienie dużej ilości odsłon wśród japońskich kibiców. Na pozycji numer 4, w zależności od potrzeb, będzie pewnie Jamichael Green lub Jaren Jackson Jr. No i Jaren Jackson Jr. może być też zmiennikiem ewentualnym Marka Gasola na pozycji centra. Jeśli nie on, no to Dakari Johnson. Okej, tyle jeśli chodzi o Memphis Grizzlies. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy kolejny odcinek Zerychty na Solo. Wracamy jutro, a jutro właśnie sam się nie mogę zdecydować, czy Dallas, czy Atlanta. Zobaczymy jeszcze, na kogo będę miał ochotę, natomiast jeśli macie sami preferencje, czy Mavericks, czy Hawks, no to piszcie w komentarzach. Dzięki na dzisiaj, do usłyszenia.